Witam, to Mirek Burnejko, twój przewodnik po jakże zamglonym świecie chmur publicznych. Poprosiłem parę chwil temu na LinkedIn. O, tutaj. Facebook. Tutaj. I chmurowisko Family, tajnej grupie chmurowisko, o której mało kto wie, a gdzie siedzą najlepsze mózgi a propos chmury i rozmawiają o chmurze publicznej. Poprosiłem o zadanie pytania w temacie chmury publicznej. Co chciałabyś wiedzieć? I pojawiło się wiele pytań i teraz na te pytania będę odpowiadał. Pytanie od Damian Skrzypiec. Hybrid Cloud Consultant w Sekuba spółka z o.o. Jak wykorzystywanie chmury wpływa na globalne ocieplenie? Damian, no jakoś wpływa na pewno, natomiast tych danych nie ma, natomiast albo zmniejsza, albo zwiększa. Kilka pytań od Damiana Wróblewskiego. Pre-sales Business Architect Cloud and Security w Microsoftie. Jakie są minimum 3 przewagi konkurencyjne Azure, AWS, Google, Oracle? Olbrzymie przewagi tych dużych dostawców chmury publicznej nad tymi małymi dostawcami chmury publicznej również w Polsce jest to, że mają duże budżety i duże zapatrzenie w kierunku, w którym idą. Szczególnie AWS i Microsoft z tej wymienianej czwórki mają kierunek na chmurę, więc jeżeli duża firma z dużym kapitałem, z najlepszymi ludźmi na świecie, z niesamowitym marketingiem do tego, decyduje się, że idziemy w 100% chmurę publiczną, no bardzo ciężko jest z tym konkurować. Więc jedyny sposób na to, żeby z nimi konkurować, to albo znaleźć dobrą niszę w temacie chmury publicznej, na przykład budować tylko usługi cloud dla finansów, etc. albo zmienić branżę. Kolejne pytanie od Damiana. W jaki sposób sprzedawać chmurę publiczną w Polsce na rynku SMB? Podchwytliwe pytanie. No nie wiem, czy podchwytliwe. Moim zdaniem nie ma co sprzedawać, trzeba edukować. Więc u nas w Polsce jest brak tej wiedzy a propos jakich narzędzi się używa. My na przykład w Chmurowisku używamy bardzo wiele rozwiązań w chmurze publicznej. W ostatnim artykule na Chmurowisko wypisaliśmy te wszystkie narzędzia. Polecam przeczytać. Używamy tych narzędzi nie dlatego, że są cool i fajne, tylko dlatego, że ulepszają nasz biznes i nie potrzebujemy takiej dużej ilości osób do utrzymania tych narzędzi. Możemy się skupić na biznesie. I teraz, jeżeli ktoś o tym wie, to nie ma innej drogi. Ja za nic w świecie bym teraz nie postawił serwera i nie instalował tej aplikacji, ponieważ wiem, że narzędzia w chmurze bardzo mi pomagają. Zarówno te platforma za serwis, bo takich używamy, jak i software za serwis. Kwestia, jak sprzedawać w SMB, edukować, że te narzędzia software za serwis nie gryzą, a pomagają. Dawid Michna, IT Manager w TQM Soft. Gdybyś dziś miał wybrać platformę do blogowania, publikowania postów, co byś wybrał? WordPress. Ale można wybrać też inne. Ja bym wybrał WordPress. Krzysztof M. Półtorak, Senior Network Administrator. Czy warto inwestować czas i fundusze w model serverless i ogólnie jakie Mirosław Brunejko ma zdanie o tej technologii? Pamiętajcie też rozwiązanie przed chwilą, jeżeli raz poznamy jak się działa z chmurą, ciężko jest nam wrócić do innego świata. Tak samo jest z rozwiązaniami serverless, czyli z rozwiązaniami, gdzie nie myślimy o systemie operacyjnym, serwerach, nic w tym stylu, tylko tworzymy aplikację w naturalnym dla niego środowisku, czyli na przykład osadzamy funkcję w miejscu, gdzie nasza funkcja jest wykonywana, albo używamy bazy, gdzie nie mamy żadnego pojęcia typu serwer i tak dalej, i tak dalej. Zapominamy o czymś takim jak CPU, RAM, dysk, IP. I teraz patrząc jak na przykład pracuje mój CTO, Damian Mazurek, który tworząc swoje aplikacje używa tylko rozwiązań serverless. On bardzo rzadko, moi drodzy, loguje się już na serwery, żeby cokolwiek tam robić. Po co? Szkoda czasu. Dlaczego tak robi? Ponieważ poznał nowy świat. Więc, czy warto inwestować swój czas? Moim zdaniem tak, bo to jest naturalny kierunek, w którym będziemy szli. Pytanie od Ewa M. Fajnie by było, jakbyś wspomniał też o OpenStacku. Wiem, że nie leży on w twojej domenie zainteresowań, ale na pewno coś o nim wiesz, chociaż w kontekście Azure Stack. Nie jestem wielkim fanem rozwiązań, gdzie musimy kupować serwery i stawiać tam swoje rozwiązania, natomiast wiem, że duże firmy, nawet z takimi firmami współpracujemy, robią takie rzeczy. W lutym będziemy pracowali przy rozwiązaniu, w którym będzie brał udział Azure Stack, czyli taki OpenStack by Microsoft, tylko trochę inny. Proszę, nie cytujcie mnie nigdy w życiu w tej kwestii. OpenStacku też z paroma klientami rozmawiamy, natomiast my takich projektów nie robimy i moim zdaniem w małych firmach, takich małych firmach, gdzie mówimy o jednym przedsiębiorstwie, gdzie mamy załóżmy mniej niż 1000 osób, to jest szkoda czasu, zdrowia i zachodu. Chyba że faktycznie dostarczamy usługi w modelu cloud computing, wtedy warto pomyśleć, że natomiast jesteśmy firmą ubezpieczeniową, firmą, która generuje jakieś dobra, firmą, która robi jakikolwiek e-commerce, szkoda czasu. Zajmijmy się tym, co daje nam przychody do firmy, a nie zbudujmy zespołu inżynierów OpenStack, ponieważ kto wie, kto kiedykolwiek dotykał OpenStacka, szczególnie w wielkim środowisku na kilkadziesiąt, kilkaset serwerów, ten wie, że do tego potrzeba bardzo dużo wykwalifikowanych ludzi. I teraz pytanie firmowe. Czy stać nas
na to, żeby ściągnąć tych ludzi, utrzymać ich i trenować, co nie jest takie proste. Czy może lepiej te pieniądze zainwestować w inne miejsce? Pytanie oczywiście bez odpowiedzi zostawiam tobie. Jakub Masłowski, podpisany security ad Żabka. Z czym nie radzą sobie bezpieczniki przy migracji na cloud? O czym najczęściej zapominają? A czy to nie jest tak, że bezpieczniki sobie nie radzą? Moim zdaniem osoby, które zajmują się bezpieczeństwem, radzą sobie bardzo dobrze, natomiast myślą o wielu innych aspektach. I teraz przy migracji do chmury zawsze wychodzi tak zwany brak wiedzy. I teraz, ciągle w naszym kraju model sprzedaży chmury opiera się nie na zasadzie przekazywania wiedzy, ale na zasadzie po prostu sprzedaży, często za pomocą osób, które tych chmury na oczy nie widziały. I gdy przychodzimy do działów bezpieczeństwa, to padają na przykład takie pytanie: a co z CIS Controls, co z OWASP Top 10, co z Informational Security Advice, głównymi zasadami bezpieczeństwa itd., itd. O, fajnie, działa. No i ludzie z działu bezpieczeństwa są zazwyczaj bardzo mądrymi i roztropnymi osobami, którzy no jednak z jednej strony muszą pozwalać działom technologicznym, żeby implementowały nowe technologie, a z drugiej strony muszą dbać o to, żeby żadne malware, inne pierdoły nie dostały się do naszej firmy. Ci ludzie po prostu bardziej zadają pytania konkretne. Raz spędziłem z jednym z naszych klientów pół dnia rozmawiając o tematach Store Simple. Bezpieczeństwa, tylko pół dnia. To była trudna rozmowa. Natomiast to są rzeczy, które trzeba przekazywać. I teraz, z czym sobie nie radzą bezpiecznicy? Bezpiecznicy nie radzą sobie z tym, żeby znaleźć odpowiedni kompetentnych ludzi, żeby z nimi rozmawiać. Jest parę takich osób w Microsoftie, są takie osoby w AWS-ie, są takie osoby w Oracle, w IBM-ie. Natomiast jest ich zdecydowanie za mało na potrzeby naszego rynku, szczególnie przedziału bezpieczeństwa. A! I jest oczywiście firma Predicat. Tomek Onyszko, pozdrawiam. Oni są dobrzy. Piotr Łukasz Stankiewicz pyta, jaki jest realny koszt utrzymania usług w chmurze na żywym przykładzie z uwzględnieniem rzeczywistego obciążenia. Więc z chęcią bym się z tobą podzielił takimi liczbami, natomiast takich liczb nie mam. Mam informacje, ile nasi klienci wdają na dane usługi w chmurze. Też niedługo zaczynamy dla jednego klienta oferować taką usługę wsparcia, akurat chmury Azure, bodajże od lutego, więc będziemy mogli troszeczkę bardziej te cyfry pewnie określić, natomiast w tej chwili ani my, ani nasi klienci, którzy używają już chmury od lat, takich informacji dokładnie nie mają. Maciej Kurantowicz pyta, jak wygląda integracja sterowników PLC z chmurą publiczną? Jak analizować dane produkcyjne i korzystanie machine learning, korzystanie narzędzi dostępnych w chmurze? Więc najprostszy sposób, żeby podpiąć sterowniki PLC do chmury, jest taki, żeby użyć jakiegoś urządzenia pośrodku. I tak się robi w praktyce. Nawet ostatnio nasza zaprzyjaźniona firma Predica pokazywała taki duży przykład, gdzie po prostu używali rozwiązań tak zwanych man in the middle, czyli coś, co się nazywają field gateway. Urządzenia, które potrafią przetłumaczyć komunikację stąd na komunikację stąd, ponieważ zapamiętajmy, że rozwiązania typu IoT w AWS-ie czy IoT Hub w Azure mają określone protokoły, które wspierają i nie zawsze ten świat rozmawia z tym światem i to nie tylko na poziomie technologii, też na poziomie ludzi, więc potrzebna jest forma jakiejś formy bariery. I to się robi na różne sposoby, czasami się stawia kawałek web serwisu w Azure, czasami się stawia to na jakichś urządzeniach Raspberry Pi, czasami się buduje kawałek jakiegoś innego komponentu, który jest umieszczony albo bliżej samych sterowników, albo bliżej samej chmury, natomiast coś, co potrafi tłumaczyć kod z jednej strony na drugą stronę. I teraz, gdy mamy te dane w chmurze, odkładamy je albo do jakiegoś blob storage, albo na S3, albo do SQL database, albo do jakiejś bazy nierelacyjnej. I na tych danych już możemy w prosty sposób używać modeli machine learningowych, które usadzamy czy w AWS-ie, czy w Azure, czy w innej chmurze. Najważniejszy element tego procesu jest taki, żeby te dane były odebrane w sposób czytelny, bo zazwyczaj one wchodzą w formie binarnej i odłożone w sposób czytelny już w formie cyfr i innych znaczników w bazie danych. Dopiero na takich danych możemy pracować za pomocą machine learning albo innego przetwarzania. Więc ten element jest kluczowy. Czasami takie field gateway możemy znaleźć na stronach producentów, które się łączą do odpowiednich chmur. Czasami jest to kawałek kodu na GitHubie, a czasami niestety musimy napisać to sami. Maciej Korsan pyta, czy z dużej chmury mały deszcz? Czasami. Michał Formankiewicz z Microsoft, mój dobry przyjaciel, pyta, pytanie filozoficzne, czy docelowo na świecie będą 3 komputery AWS, Azure, Google Cloud Platform? Więc moim zdaniem nie 3, a przynajmniej 7, bo to co widzę, to nie ma takiego jednego lidera, jest AWS, który w tej chwili ma większość rynku, bo pierwszy zaczął i w sumie dobrze robi customer support i robi dobre produkty, natomiast gonią go inni dostawcy chmury i tutaj możemy wyznaczyć ich kilka w tej chwili, czyli mamy AWS-a jako lidera, mamy Azure'a, który idzie za nim i teraz w zależności od tego jak patrzymy, mamy Google Platform, IBM Cloud, Oracle Cloud, Alibaba Cloud.
I te chmureczki radzą sobie dobrze i z miesiąca na miesiąc zganiają większość rynku. Natomiast gdy spojrzymy w historię, wiemy, że dane biznesy zawsze idą w górę i ktoś wchodzi nowy i rewolucjonizuje rynek. Natomiast co będzie w przyszłości, tego nie wiem, staram się o tym nie myśleć za mocno, skupić na tym, co jest teraz, więc teraz w tej chwili AWS, Azure i potem inne chmury gonią tą czołówkę. Jest oczywiście masa małych chmur specjalistycznych, które też nie planują uciekać ze świata, a wręcz przeciwnie, sobie w tych swoich niszach bardzo dobrze radzą. Więc zobaczymy. Zobaczymy. Bartosz Podlejski, kolejne filozoficzne pytanie. Czy jesteśmy w kolejnym etapie cyklu centralizacja, decentralizacja, mainframe, PC, tak jak Renesas i Baroch, tyle że IT? Odpowiedź jest moja prosta. Nie wiem. Wiem natomiast to, że też coraz więcej obliczeń się robi na urządzeniach, na przykład IoT. Zamianem prowadzimy teraz parę projektów IoT, gdzie właśnie nawet modele machine learning są osadzane na końcówkach, więc, ale i tak cały czas gdzieś musimy te modele zbudować, gdzieś musimy te modele zasilić danymi, żeby je zbudować, więc cały czas potrzebujemy jednak tego głównego miejsca przetwarzania. Natomiast tak, no, komputer zawsze był, będzie, przynajmniej od czasów komputerów również używane na końcówkach. Niedługo ten komputer będzie tutaj, będzie wszędzie w nas, natomiast gdzieś musimy jednak mieć te miejsca, gdzie będziemy te dane globalnie już analizować, będziemy coś z nimi robić. I w tej chwili jest tak, że cały czas centralnie przetwarzamy najwięcej danych, natomiast część tych danych jest wyrzucana na zewnątrz na potrzeby chociażby takich urządzeń. I ostatnie pytanie od Marcina Równickiego. Czy czas na naukę chińskiego w kontekście pracy z klientami z rynku azjatyckiego Alibaba CCS? Chyba nie. Chyba polski język też działa, angielski też działa dość dobrze. Natomiast faktycznie no globalnie, szczególnie w Chinach, Alibaba Cloud mocno rośnie. Natomiast pamiętajmy też, że Alibaba bardzo mocno walczy o to, żeby zdobywać chiński rynek. Chiński rynek jest dość duży. Potem na pewno będzie walczyć amerykański. Ma oczywiście swój region odpalony teraz tutaj niedaleko we Frankfurcie. W Polsce całkowicie Alibaba Cloud nie widać i wiele razy próbowałem się z nimi skontaktować różnymi drogami. Raz mi się nawet prawie udało, natomiast nie do końca. Więc oni nie są całkowicie zainteresowani w tej chwili rynkiem polskim. Działają troszeczkę bardziej na zachodzie, natomiast Chiny, Stany to są główne miejsca, gdzie atakują swoich klientów. I to było na tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za te wszystkie pytania i pozdrawiam serdecznie z Madery, gdzie w tej chwili jestem i pracuję. Tutaj widok na ocean. Już niedługo wracam do Polski. Też coś jest ważne, w Chmurowisku zatrudniamy, więc jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany, to na stronie Chmurowisko jest zakładka kariera. W lutym dołącza do zespołu jeden kolega, w marcu dołącza do zespołu jeden kolega, więc już będzie nas piątka, plus oczywiście konsultanci zewnętrzni, którzy sami pracują. Zapowiada się ciekawie, więc wracam do pracy, bo dzisiaj budujemy Enterprise Cloud Environment dla jednego z naszych klientów, który tworzy produkcyjne związanie w Azure i my zajmujemy się tą częścią, żeby ten Azure był gotowy do przyjęcia ponad 100 subskrypcji w sposób bezpieczny, skalowalny, żeby dobrze się billing liczył, więc tym się dzisiaj zajmuję. Moi koledzy dzisiaj szkolą pewien polsko-brytyjski zespół z rozwiązań Azure i AWS, więc też jest bardzo ciekawie. I tyle. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Chmurowisko Q&A sponsorowane przez ChmuroCoin. Chyba nie ma takiego czegoś. Cześć!